nazywa się Kinczoki. Proszę, tu dam wam po kubeczku. Zrobimy domową wersję Kinczoki. Domowa wersja składa się właśnie z papierowego kubeczka, z kawałka sznurka i folii aluminiowej, tak? Jeszcze mam to. Każdy z was odetnijcie sobie kawałeczek sznurka. Może być taki długi, może być krótszy, dłuższy. Proszę, poszedźcie sobie. Ja robię bardziej krótszy, bo łatwiej się przyrzuca. Odetnijcie sobie. Oryginalna wersja Kinczoki składa się z takiego drewnianego kijka i kulki, połączonych sznurkiem. W kulce jest wydrążony otwór, a gracz musi podrzucać kulkę w ten sposób, by nadać ją na kijek, tak? My sobie zrobimy taką domową wersję. Jak już ją skonstruujemy, będziemy mogli zacząć trenować. Na razie sobie odcinamy, tak? Mamy odcięty sznurek? Super, mamy kubeczek. Zróbcie dziurkę. Ja już nie kubeczka. Ale delikatnie ją. Tak. Zróbcie dziurkę. Teraz weźcie sznureczek. Macie ten kawałeczek folii aluminiowej. Połóżcie jeden koniec sznurka na folii. O, właśnie tak. Połóżcie jeden koniec. Troszeczkę dalej, tutaj, o. Teraz zgnijcie folię aluminiową tak, żeby stworzyć kuleczkę, a sznurek trzymał się stabilnie w środku. O, właśnie taką kuleczkę zgnijcie. Świetnie. Mamy kulkę? Świetnie. Teraz przewlekamy drugi koniec sznurka przez dziurkę w kubeczku. Może powiększymy dziurkę, jak nie chce przejść. Nie, nie przeszło. Przeszło? I z drugiej strony zawiązujemy pęczek, tak żeby sznureczek nam nie wypadł. Możemy jeden supełek albo dwa supełki, żeby było bardziej stabilne. O, super. Tak delikatnie, nie wypadnie ci na pewno. Możesz jeszcze jeden supełek. Już? Świetnie, no teraz możesz trenować. Musisz w ten sposób porzucać kulkę, żeby wpadła do kubeczka. Ja próbuję. Pokaż, jak ci to wyjdzie. Jeśli chcecie, żeby zapadła trudniejsza, możecie wziąć dłuższy sznurek.